Cześć, witajcie, z tej strony XDES i to już jest trzeci odcinek z serii Car Mechanic Simulator. Już raz zobaczmy, jakie mamy zlecenia. O, maluch jest, ale nie mogę teraz, bo nie mam tylu punktów. Dobrze. Zatem się zatrzymaliśmy na tym samochodzie, bo musiałem wyjść. Dobrze, więc weźmy go na lewy podnośnik i od razu weźmy drugi samochód. Dobra, to weźmy. Niech tutaj się nam załaduje. W odcinkach chciałbym naprawiać tak po 3-4 samochody. Prawy podnośnik. Zobaczmy, co im dolega. Łącznie... Tylko to? Tylko łącznik stabilizatora? Aż dziwne. Tylniego. Teraz który tył? Tutaj. Aha, muszę koło zdjąć. Pierwszy samochód, gdzie trzeba jedną część wziąć. Wymienić. I to taką, jak łącznik stabilizatora. To dobrze w sumie znaczy o właścicielu, że samochód jest zadbany. Dobra, sklep z częściami. Łącznik stabilizatora. Od razu kupię sobie dwa, żeby nie trzeba było latać co chwilę. To wszystko? Aha, dobrze, to było bardzo źle. O, i teraz mam 1000 punktów doświadczenia. I za te 1000 punktów doświadczenia ja chciałbym kupić szybkie dokręcanie. Odkręcanie raczej. O. Zobaczmy, co temu dolega. Tylko? Aha, dobra, po co ja to usunąłem? Gdzie to jest, bo... Aha, dobra, to teraz będę wiedział na przyszłość, gdzie jest ta część. A, nie usunąłem. A, nie usunąłem. No, o wiele szybciej się odkręca. Lepiej. I to jest listwa wtryskowa, jak dobrze pamiętam. Dej. A teraz wezmę drugi samochód. I go sobie przeniosę na lewy podnośnik. Kolejny łącznik stabilizatora. Jak będą takie zlecenia, to ja będę robił filmy po 10-20 napraw. To są sekundy dosłownie. Tutaj nie będę w ogóle nawet przyspieszał tempa, bo się nie opłaca. To wszystko, tylko jeszcze klapa. A! Klapę tak, zamontuję, ale
Pomyliłem się, to nie wszystko. Aha, nie mogą otworzyć. Jeszcze tutaj przepustnica. I to wszystko. Proste. Tu miało być celnie czy przednie? Przednie to była. Teraz który to? To ja zobaczę sobie na stan części. A, no to już wiadomo. A, muszę koło zdjąć. Tu typ A. Dobrze, jeszcze zobaczmy, co jest u góry. Czy w ogóle da się wejść? Nie, nie da się, niestety. A byłem taki ciekawy, co tam jest. A, w ogóle zobaczcie, co to jest ciekawego. Mogę zmieniać... tutaj... jak to się nazywa? Wystrój. Mogę zmieniać ściany, podłogę, zmieniać kolory stelaża. To jest bardzo fajne. Lecz mogę tylko co 1000 punktów doświadczenia. Zobaczmy, jakie mam zlecenie. Zobaczmy, co to za samochód. I naprawimy ten samochód i ten odcinek będzie taki szybki. Pompa aby starczy hamulcowa. A i pokażę wam ciekawostkę. Możemy robić testy samochodów i sprawdzić, która część jest zepsuta. To, co też bardzo pomaga, jeśli macie na przykład... No nie, dajmy przykład, macie samochód, gdzie nie wiadomo, co jest zepsute. Nie pisze wam, co jest zepsute i chcecie do tego dojść. To bierzecie właśnie samochód na taki tor, jedziecie i tutaj są testy przyspieszania, slalomu, zawieszenia i hamowania. Zarzuciło. Pamiętajcie, nigdy nie dawajcie mi jeździć. Bo to się dla was źle skończy. Dobrze. Tutaj test zawieszenia. A i hamulce słabe. Na szczęście, że nic się nie psuje w tym samochodzie, kiedy uderzę. Bo byłaby masakra. Dobrze, więc tak sobie myślę, że ten odcinek będzie taki szybki. I tak jak mówiłem, że 3-4 samochody na odcinek, to żegnam was bardzo serdecznie. Ten samochód dokończę w kolejnym odcinku. Tutaj macie stan części. I widzimy się w następnym odcinku, gdzie będę naprawiał tego gnoja. A jeszcze szybko zrobię zdjęcie. Tak sobie ustanę.
Dobrze, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!